Szlachetny administratorze, w czas wielkiego smutku zostałeś wezwany do stolicy Yin nad Żółtą Rzeką. Musisz zaprojektować grobowiec dla niedawno zmarłej pani Hao, królowej i małżonki Wu Ding, króla Shang. Musisz zgromadzić wszystkie potrzebne do pochówku przedmioty, ceramikę, naczynia z brązu i jedwab, aby zapewnić naszej pani dostatnie życie po drugiej stronie. Pomyślne wykonanie zadania na pewno zmniejszy ból króla opłakującego śmierć żony. Aby jeszcze bardziej ulżyć jego cierpieniu, powinieneś wypełnić pałac wspaniałymi zwierzętami. Taka menażeria na pewno ucieszy Wu Ding. Jeśli złożysz odpowiednią daninę bogini stwórczyni, Nuwa, odwiedzi ona twoje miasto. Wtedy możesz ją poprosić, aby złapała dzikie zwierzęta do pałacowej menażerii. Możesz też wysłać emisariuszy do innych miast, prosząc je o dary ze zwierząt. Oczywiście inni przywódcy też lubią takie prezenty. Powinieneś więc wysłać im potomstwo naszych zwierząt. Tak hojny dar na pewno skłoni ich do rewanżu i z pewnością zasilą naszą menażerię gatunkami występującymi na ich ziemiach. Powinieneś też zainicjować stworzenie nowej armii, potężnych wojowników poruszających się w rydwanach. Doskonale sprawdzą się w wojskowych ekspedycjach i na pewno wywrą wrażenie na potencjalnych wrogach. Powinni też łatwiej radzić sobie z jeźdźcami Xiongu. Już powiada. Ten może być nauczycielem.
o przeszłości pamięta i nowe wiedzy zdobywa. Przecież ja dopłacam. Może jutro będzie coś nowego, ale na razie mam tylko to. Znam się na tym. Przepraszam. Proszę się nie bać. Znam się na tym. Przepraszam. Sobie spokój z talerzami. Umiesz żonglować? Aj! Au! Wszystko w porządku? Spróbuj jeszcze raz. Skoncentruj się.
dajmy sobie spokój z talerzami. Ten chciwy gospodarz wyrzucił mnie na bruk. Niech go pożrą smoki. Proszę się rozluźnić. Umiesz żonglować? Wszystko w porządku? Spróbuj jeszcze raz. Skoncentruj się.
Króla Widing po śmierci jego królowej i małżonki, szlachetnej pani Hao, złagodziła budowa wspaniałego, godnego jej grobowca. Legendarny trójnóg z brązu, niegdyś znak władzy Xia, przez 500 lat był symbolem potęgi dynastii Shang. Jednak teraz ulicę wypełnia niezdyscyplinowany tłum, rozwścieczony wysokimi podatkami i upadkiem władców. Pałace Shang płoną, a ostatni król Li Xin nie żyje. 9 trójnogów przechodzi w ręce nowej władzy, Zou.